Dupa mi się zaczyna porządnie. Cicho. No widzicie, co tu przyszło. Spowiedzi święte się zaczynają. No moi mili, dzisiaj treści dużo. Tu szaman będzie jechał z koksem, a dziś treści trudne też są. To żeby nie rozerwało przez przypadek komu. No i jedziemy, bo dziś 80. i 81. raz szaman był na Skrzycznym. O wschodzie i o zachodzie słońca. 79. raz. Na Skrzyczne. Nie, to złe. Włączy. To zaraz szaman cofnie. No bo tyle już tego jest, moi mili, że się wszystko miesza. No zaraz. Co to jest? Jeszcze raz spróbujemy, chyba się folder szamanowi źle. Rusza szaman. 15 sierpnia 2014 roku. Dołączyć. Połączony już jest, ale sama nie wystuwa. Połączenie. Stałość. Pierwszy raz. 80. rok. Shit.
czasu. Jej szaman mówił, żeby mu przypomniała.
środę powiedzieć szamanowi, żeby mózgu je pozbrawił. Tak jej na tym zależy, że zgubiła. Nie będzie pamiętać. Bo ona taka połączona, że nawet kartkę gubi. Jak idzie na skrzyczne. Mówił jej szaman wczoraj. Babo, aparat weź. Twój będziesz robić zdjęcia, filmować kamerą, jak na skrzyczne będziesz chodzić. Ale nie pamiętała rano, bo taka była połączona ze sobą, że zamiast przespać się trochę, obudzić się kiedy trzeba, iść na skrzyczne, to nie spała, wstała, niewyspana, o w pół do czwartej, nieprzytomna. No i tak wypada jej wszystko. Aparatu nie wzięła, kredy, którą trzeba pisać na przestrzeni tablicy, nie wybrała. Coś tam mówiła o kolorze, jaki ma być. Najpierw wybrała różowy, magenta raczej, bo mamy piękną, kolorową kredę w 48 kolorach. Potem coś mówiła, że to nie ta, że to żółta, czy jakaś taka, jak tablicę zobaczyła. Ale żeby ją wziąć, no to co? Taka połączona ze sobą i z kredą, że zostawiła szamanowi. Wio, bo połączony i z kredą, i z tablicą, i z przestrzenią, i z kartką, co ją Magda miała. Zobaczymy, może będzie gadać, czy specjalnie ją zostawiła, żeby sprawdzić, czy szaman połączony. Nie wiadomo, może sprytna jest, sprawdza, czy szaman nie w obłędzie, czy połączony. Napisała sobie drugą, a jedną zostawiła na ścieżce. Szaman na ścieżce ją znalazł. Nie wiadomo. Wszystkim połączony, ale do mózgu jeba nie wchodzi niczyjego. Po co? Zostawił wiadomość dla baby, żeby mózgu jeba sprawić w środę. A tak co będzie do niego wchodził, jak dziś dopiero wtorek. Muszą być drzwi otwarte do mózgu jeba, żeby do niego wejść. Trzeba zapukać i powiedzieć delikatnie, żeby się przygotował, jak do drzwi się puka, żeby ktoś otworzył.
To delikatnie się puka. Puk, puk, puk. Jak on otwarty i gotowy, to usłyszy, nawet jak śpi. To przecież on nieoddzielony. Tylko czuwający wie, kiedy się trzeba obudzić i usłyszy pukanie, choćby nie wiadomo jakie ciche nie było. Przecież jak chcecie, żeby wam drzwi otworzyli, to nie walicie w nie pięścią albo kilofem, bo ten, co za drzwiami mieszka, jak usłyszy takie pukanie, to się zacznie chować po kąta, do piwnicy ucieknie jak ma, albo do szafy, albo pod łóżko wejdzie, bo strach go obleci. Bo przecież taki, kto tak puka, to nic dobrego nie przynosi. Nie wie, jak pukać, żeby otworzono mu. Wali w drzwi, bez upamiętania. Nawet jak chcę coś normalnego, niby to taki oddzielony, że jakieś go niepoczytalność jakaś ogarnia i wali. A tym, co za drzwiami, chowa się. Sprzężenie je, a może wali dlatego, że ucieka przed lękiem i szybko chce, żeby mu otworzyli. Ucieka przed niedźwiedziem jakim, a może tylko przed tym, co wymyślił se. To nierzeczywiste jest, ale uciekać przed nim trzeba. I przez zamknięte drzwi potrafi się tym lękiem podzielić. No bo jak tak wali, tylko lęk do środka wchodzi. I strach, który go ogarnął. I zaczyna ganiać tego, co za drzwiami, i on chowa się przed tym, co tak wali. Na najróżniejszy poziom to się objawić może. Oddzielenia, obłęd się szerzy i strach na najróżniejsze sposoby. Można to przedstawić, wykorzystać.
manifestowe. Ale z oddzielenia tylko coraz większe oddzielenie. No jak zaczęli ludzie podróżować, nie wystarczyło ich w ryzach trzymać bajkami o Bogu każący, wszechmogący. Trzeba było inne mechanizmy stworzyć, żeby ich w oddzieleniu trzymać, bo niektórzy już mogli się obudzić, w te bajki nie wierzyli. Wcześniej czy wierzyli, czy nie wierzyli, nie miało to znaczenia. Nikt by im nie uwierzył, że Boga nie ma. Albo że oni Bogiem są też. A kiedy zaczęli podróżować, to już niebezpieczne się stało. Bo jeździli. Już nawet nie musieli być podróżnikami, ale mogli się przemieszczać swobodnie i widzieli, że tu taki Bóg, tu inny. No to jaki to on jest? Zaczęli się zadawać pytania. Tu taki, a tu inny. Tu ile tych Bogów? Każdy na obraz i podobieństwo człowieka stworzony, gadający o miłości, a nienawidzący. A czasami tylko nienawidzia, żeby ludzi trzymać w ryzach. I wystarczyło. Ale jak coraz więcej takich było, co w te bajki nie wierzyli. Na początku tylko na potencjale, bo nie mogli sobie nic. W zamian wyobrazić. Ale zaczęli zadawać pytania, jak tu jest. A mi było coraz więcej. Rozwijało się wszystko. Trzeba było zacząć inaczej bajki opowiadać. Wymyślili telewizory, wymyślili kino i zaczęli bajki w kinie opowiadać. Potem w telewizji wymyślali prawa i rozpowszechniali przez telewizor, w kinie, jaki świat jest, co dobre, co złe. I tak ludzie, nawet jak nie wierzyli, to wyobrażenia sobie stwarzali, co dobre, co złe. Dalej kontrolę mieli nad tym. Teraz czas jeszcze inny. Czas, kiedy na powrót może każda istota połączyć się w całość. Przypomnieć sobie, kim jest. Ale żeby sobie przypomnieć faktycznie, musi wszystkie obrazy zostawić, co stworzyła, w co uwierzyła, o czym przekonana, że jest.
bo to tylko obrazy stworzone na przestrzeni. Przez tych, co z większą świadomością byli wcześniej. I nie prowadzą ludzi ku jedności, tylko ku oddzieleniu. Bo chcą połączyć wszystko pod jednym nadzorem, pod jednym dozorem. Ale to wszystko na oddzieleniu oparte. Obraz ludziom pokazują nienawiści wszędzie. Stymulują oddzielenie na każdym kroku, na każdym poziomie. A po jedności mówią, jakaż to niepoczytana. O jedności mówią, a technologie na oddzieleniu budują. O miłości gadają, a nienawiść pokazują. I krew wszędzie, jak jej za mało, to ulepią Bin Ladena albo kogo innego i przekonają cały świat. Albo jakiś inny, a przecież to oni go ulepili, a oni go stworzyli. Dowodów jest dość. I ci, co kto trochę mają rozsądku, mogą to już zobaczyć, ale i garsteczka, oni dalej oddzieleni są na innych poziomach. Innych przekonania, lecz się od nich oddzielają, co to tworzą, gadami ich nazywają, albo innymi, albo innowiercami, albo wierzącymi, inaczej, różne nazwy im nadają. Tam baba stoi. Multiplikuje się na przestrzeni. Nienawiść coraz większa. Najwyżej przykryta iluzją tolerancji, która pęka pod cienkim plastykiem. Dotknięta. Moje albo twoje. Mogę być tolerancyjny, jak nie będziesz ruszał tego, co moje. Ale jak dotkniesz, to tolerancja się kończy. Bo moje jest mojsze, tak mówią. A najlepiej, żeby moje było twoje, a ty żebyś nic nie miał. Zawsze to bezpiecznie. Mojego więcej niż twojego. I tak obłęd multiplikuje się, bo informacji nie ma, że wszystko połączone jest, że świadomość może być zróżnicowana, ale nie może siebie deprecjonować i niszczyć i zabijać w przejawieniu.
Ale trzeba to publicznie ogłosić. I prawa dla tego stworzyć. Prawa dla jedności, nie dla oddzielenia. A prawa dla oddzielenia są teraz już w tej technologii. Posunęli się daleko. Dają ludziom telefony, smartfony, żeby się łączyli. A to przecież tylko oddzielenie. Bo teraz czas taki, że gdyby tego nie było wszystkiego dziadostwa, to ludzie naturalnie słyszeć by się zaczęli. Bo przestrzeń takiej możliwości daje. Ale oni czekają na telefon. Na Skype'ie się komunikują. Nawet ci uduchowieni. Terapię robią na Skype'ie najlepiej. I równoważą się przez konto. Ale jaka tu jedno. Przesuwają tylko puzzle i wartości. Ale jedności to nie buduje. Wdzięczność na nierównowadze wydaje się ludziom tylko z czasem, że mogą sobie coś kupić. No i tak pakują w filmach, w grach, że wszystko można kupić, tylko trzeba mieć więcej tego, co moje. I szaman nie będzie interpretował tego wszystkiego, bo już na skrzyczne powoli dochodzi. Reszta jutro będzie, a może i dziś, nie wiadomo, czy dziś nie dwa razy. Na skrzyczne szaman wyjdzie. O wschodzie i o zachodzie połączy na skrzyczny, symboliczny wschód, zachód. Wschód właśnie zszedł. Słoneczko wyszło czerwone. Szaman nam pokaże. Właśnie szaman na skrzyczne doszedł. Aparat wyjmuje. Na skrzyczny. Baba już stoi i ogląda. Piotrek nie zdąży, bo nie gotowy, a szaman robi zdjęcie. I nagrywa. Bo to ważne wydarzenie w dziejach. Szaman to samo robi, co oni pokazuje w telewizorze i wystarczy u tych siedmiu, co to oglądają i coś słyszą. A jak już dużo słyszą, to całkiem wystarczy, żeby to zmienić wszystko. Bo przestrzeń przygotowana i nie patrzajcie na dęby szamana, bo gęba szamana nieważna, do góry nogami, czy z boku, czy normalnie. Tam baba stoi, patrzcie, za mgłą. W uważności miała filmować
ważne wydarzenie. Tylko trzeba było być połączony z aparaty. Tu jej szaman nie kazał. Nie kazał, prosi. Ale jeszcze nie połączona. O wschodzie słońca. Popatrzcie, jakie niebo. Kurwiste. Najpierw nasyca przestrzeń. Swoją krwią wprowadza do krwiobiegu ziemi energię tworzenia, bo tu większy fragment, ale tam też manipulacja jest. Tu jeszcze przestrzeń przed murem, którego nie ma. Patrzajcie, jakie cuda, dopiero jak krwiobieg ruszy. To zmienia kolor i ogląda stworzeń swoje. Tam jest. Pełnia odwrócił. Za chmurką lekko. Ale tu ważne, naprzeciwko, pomiędzy słoneczkiem. A księżycem tablica, na której szaman będzie pisał. Patrzcie, jaki wschód słońca. Mgły jeszcze nad światem. Szaman idzie pisać kredą, co miała Magda wybrać. W połączeniu. Ciekawe, jaki szaman po ciemku kolor wybrał. Prawą ręką, bo wszyscy lewą wybierają. Szaman będzie prawą wybierał. Nie będzie tylko już wybrał. I zobaczymy, co wybrał. Piotrek miał być, jakby nie zastał. Jeszcze nie gotowy. Szaman wiedział to już wczoraj, dlatego poszedł po śrub okry. Co Piotrek se go zostawił przy drzwiach, żeby nie zapomniał. Patrzajcie, takie słoneczko, zajebiste, taki szaman będzie pisał. Ciekawy, jakim kolorze, bo nie patrzył po ciemku, nie musiał światła świecić, tu baba tylko świeciła i w tym obłędzie zapomniał. W okredzie. Taki kolor krewy na tablicy. Taki kolor krewy. Szaman. Jedności. Thank you.
jednością ze wszystkim jest napisane na tablicy. Szaman, jedność ze wszystkim jest na tablicy napisane. Pomiędzy słoneczkiem a księżycem pokazywał wam go szaman trzeci, rozbił zachmur, ale pomiędzy tablicą ważne wydarzenie o wschodzie słońca. Jeszcze szaman musi odkręcić tym śrubokrętem, co go Piotrek miał tu przynieść. Śruby. Wszystko do równowagi wracać będzie. Słoneczko to pokazuje. Widzicie, jak to nie gotowy nie może przyjść, choćby chciał. Choćby se przygotował pięć śrubokrętów. Każdy robi to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba. Ale z obłędu najpierw trzeba wyjść. Obłędy nie jest łatwo zostawić wszystko, co się wierzy. Pierdoły, które zapisane na przyszłości. Po to, żeby nie móc przejawić całości. Żeby nie zacząć tworzyć wszystkiego w połączeniu. Żeby nie zrozumieć, czym życie jest. Żeby ciągle w oddzieleniu trwał. I móc na tych, co zawsze z przodu widzą. Zniewolenie. Pracować. W obłędzie. A mam taką samą technologię, jak wymyślił. Stosuje, nic nie wymyśla. Bo nic się nie da wymyślić. Tak samo, to samo, tym samym można tylko transformować. Jakby widzieli, to by szamana ubili. Nieraz już go ubić w siebie. Może teraz uda się przeżyć. Tylko dwa dni mają szansę i szaman też to nie wie. Nawet nie będzie schodził ze skrzycznego. Bo choć szaman wszystkim jest,
to z obłędem nie da się połączyć. Obłęd. Można go zrozumieć. Ale jak się połączy z obłędem, już nie ma całości, tylko obłęd. Bo oddzielnym od całości jen obłęd jest. I tak to. 15 lipca 2014 roku. O wschodzie słońca. Jeszcze czerwone. Na tablicy napisane. Szama jedności ze wszystkimi. I nagrane jest. I sfilmowane jest. Jak w jedności jesteście, to śmieci po sobie zabieracie. Dlatego ci, co do szkoły przyjadą, niech wiedzą, że wszystko, co przywiozą, wszystkie śmieci ze sobą zabierają. Bo to nie przestrzeń obłędu, tylko przestrzeń jedności. I śmieci, na śmieci miejsca nie ma. Więc myślcie, co zabieracie, jak się w szkole chcecie pojawić, bo wszystko ze sobą zabrać z powrotem macie. A to, co zostawicie, będzie tylko dowodem, żeście jeszcze w obłędzie. Bo nawet uważności na śmieci nie macie. Jeszcze raz napisane będzie na tablicy. Zanim słoneczko zajdzie, legł ręką. Szaman połączony ze wszystkim, prawą i lewą półkulę łączy w jedną. Kiedyś wam to pokażę, jak se zrobi. Bateria, empirycznie, ale to będzie czas przyszły, żeby zadziwić tych, co głupoty gadają. Że prawa i lewa półkula jest. Jedna jest. Chyba nigdy lewą ręką nie pisał. A poprawia dokładnie po literach, jak chce. Małe i duże litery. Kropka. Na każdym poziomie jedność przejawić trzeba. Można. Nic nie trzeba. Jak się chce. Ostatnie promienie słoneczka. Wchodzi pod chmury. Pokazało się. Popatrzcie, jakie niebo. Jakie kolory. Złoty. Wszystko na tym nadajniku się rozmusi. Tej samej technologii szaman używa. Te wszystkie fale, które z niego idą, na nich jego głos się roznosi, choć go nie słychać, poprzez tym nigdy.
O, Boże, jak to robimy. Popatrzmy, jak to robimy. Udokumentowany na przestrzeni koszu. Nakręci. Nakręca się lepiej. Czerwone mgły. Tak być. Szomon startuje 81 raz na zachód słońca, 15 skarbiec, ale będę jaja. Szaman włącza turbo, jeszcze w chałupie, w bacówce jest i jedziemy, może się uda to przeżyć, ten pani. No to do widzenia Państwu. Ale jazda jest. Weź sobie, Aniu, rysunek jak wyschnie. Musi poinformować szaman. Panie. Bo teraz tu piękne prace powstają. Na chodrawka. Smugi zdrowia. Ania maluje. Zajebiste mają działanie na przestrzeni. Będzie szkoła, będą wisieć. Oprawią go. Sportu nie będą, tylko fantyranie będą, ale będą wisieć smugi zdrowia. Zobaczycie, ci co przyjadą, jakie działań. Ale tu jeszcze chwila. Rano mieliśmy fajnie, jak schodziliśmy, jak wychodziliśmy, bo było po deszczu i po burzy wczoraj. I potem po tęczy, co była na Skrzycznym wczoraj. No i po wschodzie przecudownym. To też już żeście widzieli. A teraz już wyschło. Nie jest takie oczywiste, komfortowe jak było rano, ale jeszcze mięciutkie. Szaman wszystkim, którzy bosakiem będą się mierzyć,
opowiedzieć musi trochę o bosakach głębiej, bo jeszcze nie był głębiej o bosakach. Było przecież tam, że to energia, że to pole, takie inne tam pierdoły, niby ważne, a tu takie pierdoły. Ważne, bo bez nich dalej się nie pójdzie, a tu takie pierdoły, że ta pole urośnie dwa razy, takie pierdoły. Że zdrowie przywróci, z raka uleczy, a to takie tam pierdoły. Z obłędu wyleczy, a to już poważna sprawa. Leczenie z obłędu bosakiem, kiedy się chodzi po skrzyczny. Leczenie z obłędu się rozpoczyna od pierwszego bosaka. Wszystko inne to takie pierdoły. Niezbędnym tylko kroczkiem te takie pierdoły są, żeby uruchomić proces. Leczenia z obłędu. To wszystko musi nastąpić. Te takie miałem pierdoły. Uleczenie z nowotworów różnych. To takie tam pierdoły. Innych przypadłości grzybic, alergii, ale tu trzeba będzie pochodzić dłużej, a nie tylko raz albo dwa, bo niektórym starczy tylko siły na spróbowanie raz albo dwa. Ale to trzeba pochodzić. To takie tam pierdoły. Pochodzić trzeba dużo. To takie tam pierdoły. Dużo trzeba pochodzić, żeby zalegli się wyleczyć. 9 razy trzeba wejść. To takie tam pierdoły. 9 razy. Dziewięć razy trzeba wyjść. Po 9 razy trzeba wyjść. Żeby się uleczyć na alergii. To takie tam pierdoły. Żeby się uleczyć za alergii. To takie tam pierdoły. Szaman opowiada. Ale przez to wszystko trzeba przejść. Żeby z obłędu się uleczyć. Szaman 81 na skrzyczne, 2 raz.
No bo pierwszy, 81 rano. Był rano. Teraz. Drugi, 81 raz. O zachodzie słońca. No, a że 81. Pierwszy raz. Włączony jest 81. Drugim razem. Do 82 raz. Szaman wychodzi. Na skrzyczny. O, 15 lutego, marca, kwietnia, maja, lipca. Szaman koda mi mówi. Kody czarowski mówi. To deszcz, leczenia, za błędu. Egzaminy napisane. Bo trzeba sprawdzić, czy determinacja adepta jest, żeby się połączyć z większą całością. To już nawet nie jest łatwe do zrozumienia. To już nawet nie jest łatwe do zrozumienia. To już nawet nie jest łatwe. Jest łatwe do zrozumienia. Jest łatwe do zrozumienia. Jest łatwe do zrozumienia. 81 raz, drugi raz. Co z 81 razem, pierwszym razem? 81 razem, drugim razem. Połączony jest w 82 razie. W 82 razie połączony. Przecież szaman 80 raz, pierwszy raz był nad Krzycznym 15 lipca 2015-16 roku. 15 lipca 2014 roku. 15 lipca 2014 roku. Szaman. Pierwszy raz, 80 raz. O wschodzie słońca. Napis. Pierwszy raz, drugi raz. Szaman, jedność, nadkrzyczny. Na tablicy było napisane, co innego. Szaman, jedność, ze wszystkim jest. No ale przecież sama jednością na skrzycznym jest częścią całą.
całości. Szaman. Jednością ze wszystkim jest. Kto to pojmie? Kto zrozumie? Szaman. Idzie. 81. Pierwszy raz. O zachodzie słońca. 15 lipca 2014 15 roku. Lipca idzie szaman. Takie cyfrowanie nie jest łatwe. Szaman pisał na przestrzeni tablicy. Jak wyszedł na skrzyżczym 80 raz. Jeden raz. O poranku. 15 lipca 2014, 15-14 roku. Łączy się z całością. Wychodzi poza układ planetarny. Nastał Mur lokalny dalej, ale szaman wróci. Drodze za mur. Już jest za murem. Bo przecież jak w drodze za mur jest. Ale przecież muru nie ma. Mówił szaman. To przecież szaman w drodze za mur. Ale jak muru nie ma, to on już za mur. Co go nie ma wyżej? Przejście przez obłę. Takie zerwie i jedynkowanie. Dla tych, co jeszcze chwilę temu rozumieli, co szaman da, to już się w głowie nie mieści. A co o tych powiedzieć, co jeszcze go nawet nie słucha. Nie wiadomo, czy jeszcze ostatniej weryfikacji przed finałem nie będzie na przestrzeni. Czy już zwariował? Bo już to się żadnej logiki nie trzyma, co będzie. Ale żeby wiedzieć, co gada, trzeba usłyszeć, co gada. A usłyszenie tego zero-jedynkowaniu szamana. Jest rytm, jest puls. Szamana, co wszystkim jest. Szamana.
tylko jednością ze wszystkim. Nie. Rano, słoneczko, wyszło, zeszło i pięknie widoczne było, aż za chmurkę zaszło. To żeście widzieli. A teraz słoneczko, cały dzionek po niebie, z chmurkami, ale generalnie bez chmurki, się ślizgało, a na koniec przed zachodem, za chmurkę, weszło. Szaman jedno zdjęcie zrobił, żeby dowód był na przyszłość. Będziecie gorzej słyszeć. Dowód na wszystko. Dowód na wszystko. Słońce za chmurkę. Zaszło. Przed zachodem. Odwrotnie niż o wschodzie. Kiedy tu zaszło za chmurkę po wschodzie. I to dowód na przyszłość. Kiedy to słoneczko zaszło za chmurkę przed zachodem. Duśmy się aparaty, żeby nasz i zawiesi, to żeby mu się nie majdał pod kolanami, to go przerzucę do tyłu i cały czas zwisając za prostyłu na przesoku, dusi go pod grzdykę. No ale jak go dusi, to szaman ma powód, żeby mięzurem mielić, no bo powie, czy musi mieć, bo tak, z zamkniętą gębuszę, bo by go nic nie ubierał uszy, zapowietrzyłby się z braku powietrza. A tak nie dość, że powietrze ma dość, to jeszcze i splunie od czasu do czasu. I to też coś niebagatelna, co ją usłyszeć trzeba, bo odpluwać też trzeba, a nie myśleć, że to brzydko niekulturalnie, jak się będzie chodzić bosakie na skrzyczne. Bo to śluzówki się oczyszczają z całego organizmu. Co jest jakiś luz? Do gęby, co sapie, się pcha, by można go odpluć, toksyn się pozbyć. A jak będziecie przełykać, to na powrót. Toksyny będą wchodzić w żołądę i w śluzówki. I będą się namnażać. Organizm zgłupieje, bo wydala ciągle. Niby już to wydalił, a tu znowu jest. Całą drogę od żołądka podstawowej śluzówki od jelit przeszło przez całe ciało do śluzówki
Jamy ustne. Zatłok. Uszu. Oczu. I to się wszystko oczyszcza. Najważniejsze rzeczy oczyszcza. Głowa. Oczyszcza się z obłędu. Tylko trzeba dużo pluć i zrozumieć, jakie to ważne. I nie bać się, że zaplujecie przeszczep. Na skrzyczne. Tu natura. Choćbyście nie wiem ile pluli, nie będzie widza. Chyba, że po jakichś dużych liściach albo trawie będziecie harkać. To wtedy będzie widać. Ci, co będą szli za wami, to będą mieli proces dopiero. Ja pierdolę. Jak zobaczą takiego harka zawieszonego na źbu trawy albo na jakiejś gałęzi, bo ktoś chce do góry, a oni idą w bęb na taką gałąź, a tu taki hark. A oni tacy rozpędzeni, że nie wiadomo, czy wyhamują. Ale będą mieli procesy. No przecież nie mogą hamować wcześniej, bo nie widzą, jak pod górę idą. To gębę pchają do ziemi, pod nogi patrzą, stękają. Jak już widzą takiego harka, co na gałęzi, to już wokół go mają. I to będzie proces dla tych, co tego doświadczą. Pokazał im glucht, jacy ślepi są. Że w gluta tu na gałęzi wisi, przed nosem weszli. Zanim spostrzegli, że on przed oczami. Ale będzie jazda. To nie jest takie oczywiste. Zrozumienie ważności plucia przy chodzeniu na bosaka. Ale zawsze można spróbować pyłkiem ukradkiem wieczorową porą w parku jakim, w mieście albo gdzie. Jak odwaga najdzie, żeby się od obłędu uwolnić, wtedy trzeba pluć. I zobaczyć, co się dzieje. A nie łykać z powrotem ślinę. I nie ulec. Tak u szamanie już gada. To już gość gada takie brednie, że kupy i dupy się tu nie trzyma. Trzyma się. Tylko trzeba usłyszeć. A nie tym glutem, tym harkaniem, tą flegmą by strętną, obrzydlą. Trzeba usłyszeć, co szaman go mówi. Mówi tak, że zrozumieć go każdy, kto chce. Da radę. Nie, jeszcze tak nie mówię. Pełnią głosu. Tylko czasami i wypadali, bo mówi ich wyrzuca. Bo uwierzyli, że cała całość to przed murem. I chociaż muru nie ma, tu całością to, co przed murem. A gdzie wtedy ten, co za murem jest?
Gdzie? Tak muru nie ma. I za murem jest. W jednej chwili. Ale przed murem. Nie ma tego, to za murem. Jedności nie ma. Dlatego za murem się jest. Bo muru nie ma. Ale trzeba usłyszeć. A nie postrzegać. To co przed murem. Jak ucało. Nie jest łatwo szamanowi takie treści wyrazić. Niewielu przejdzie przez takie treści, ale to weryfikator. Cały czas szamanowi. Weryfikator obłędu. To co oddzielone. Tylko potwierdzi swoje oddzielenie. Do obłędu nie ma rodzaju. Jest jeden. Przejawiający się na wszelkie sposoby. Kiedy obłęd znika, to wszystko przejawia się. A nie liczone możliwości, że słońca nie ma. Szaman połączy. To co za murem, z tym co przed murem. Ale muru nie ma. Co to chmury, murem dla słoneczka. Trzeba zobaczyć słoneczko, połączyć się z nim, widzieć słoneczko, być słoneczkiem w każdej chwili, między wschodem i zachodem, między zachodem i wschodem. Być słoneczkiem w każdej chwili. Być jednością w każdej chwili. Być macierzą w każdej chwili. Być tchnieniem w każdej chwili. Być istnieniem. Też nie ma muru, przestrzeń za murem, którego nie ma. Jak nie ma muru, to wszystko za murem jest.
tu to ogarnie. Kto to usłyszy? Kto przejawić się ośmi? To nie jest takie oczywiste. Powoli szala. Teraz krzyczy. Jeszcze tylko 5 słuchów pod oszczykiem. Długo idzie już. 33 minuty z chałupy. Będzie się zbliwać 40. Może coraz wolniej chodzi. Już 21:37. 53. Przed. I szybciej już nie będzie chodził. Bo połączony jest z wszystkim. 82 raz, co połączony z 81 razem. Pierwszym razem, co połączony z 80 razem. Drugim razem, 80 razem. Pierwszym razem, z 81 razem. Jedynym razem jest. Co połączony? Co 82 razem? Jednym razem. Jednym razem. No, takiej jazdy to jeszcze przestrzeń nie widziała. Nie ma kto gadającego szamana nagrywa. Sam się musi nagrywać. I się zobaczyli. Jego skupienie. A szamana nie ma. Jego krok sprężysty. Ale przecież szamana nie ma. Im mniej szamana, tym bardziej krok sprężysty staje się. Tym więcej powietrza. Tym oddech spokojniejszy, tym szybkość większa, tym łatwiej się idzie. Szaman głębiej gada. O chodzeniu na busaka. Na najróżniejszych poziomach gada. W całym spektrum. Od dupy do słońca. Rozciągnięty. Przełożył tu i zwerbalizował. I logika w tym jest. Ale kto tu powinien? W obłęd nie popadnie, bo w obłędzie jest. Może tylko wyjść z obłędu. 27 stół. Czyli rura. Czyli stół. Znaczy słup. Na skrzyczny. Pod oszczykiem. Minosza. 28. Jest też. Co go szaman? Minu. I 29 jest. Co szaman go minie. A już go minął. Jak mówił, że go minie. No i minął go. 29 słów. Jeszcze jeden nieponumerowany. To nie słów. To kręcił. Jedny w górę dźwiga. A kto chce zjechać, może zwieść się na sam dół. Na sam dół można wsiadać. I na sam dół się.
wozić. Nie ma. Wybawienia od głupoty. Jest tylko zrozumienie obłędu. Nie ma wybawienia z głupoty. Jest jedynie zrozumienie obłędu. Nie ma wybawienia z głupoty. Jest tylko zrozumienie obłędu. Nie ma wybawienia z głupoty. Jest tylko zrozumienie obłędu. Nie ma wybawienia z obłędu. Jest tylko porzucenie głupoty. Nie ma wybawienia z obłędu. Jest tylko porzucenie głupoty. O zachodzie słońca. O zachodzie słońca. Szaman sprawdza na tablicy. Napis jest. Przetrwa. Cały dzień. Przestrzeń przygotowana została. Słoneczko nie wystaje, choć prześwituje przez chmur. Podobne kolory, ale bez słoneczka. Jak rano było. Ciężko to złapać, ale napis przetrwa. I szaman będzie pisał trzeci raz i czwarty raz. Będzie pisał. Będzie pisał. Nie wiadomo jaką kredą, ale wiadomo, że fioleta. Będzie pisał. Trzeci raz czwarty raz. Na tablicy. Na przestrzeni. Szaman będzie pisał. Fioletową kredą będzie pisał. Szaman. Jedno. Co to jest?
sama. Jedność. Na przestrzeni tablicy napisał szaman jedność ze wszystkim. Na przestrzeni napisano szaman jedność ze wszystkim. Na przestrzeni tablicy napisał Idziemy po zachodzie słońca. Z powrót na Chądrzewskim. Jesteśmy na Chądrzewskim. Nie idziemy na Chądrzewskim. Jesteśmy na Chądrzewskim. Cały czas. Centrum Wszechświata jest. Mówił sama na przestrzeni. Już dawno. Mówił szaman.
aż do Nachundroska, centrum wszechświata. Mówił szaman na przestrzeni już dawno. Nachundroska, centrum wszechświata. Mówił szaman na przestrzeni już dawno. Nachundroska, centrum wszechświata. Mówił szama na przestrzeni już dawno. Nachundroska, centrum wszechświata. A gęba tylko weryfikatorem jest. A gęba tylko weryfikatorem jest obłędu. Będą mieli dowód jedni i drudzy. Ci, co zrozumieją, garstka nieliczna będzie. I ci, co nie zrozumieją, bo wszystko wszystkim. Jest. Jak całość połączyła się w jedno. Jedność łączy się w całość, a całość łączy się w jedno. Ciekawe, kto to rozróżni. Jedność łączy się w całość, a całość łączy się w jedno. Jedno łączy się w całość, a całość łączy się w jedno. Jedność łączy się w całość, a całość łączy się w jedno. Jedność łączy się w całość, a całość łączy się w jedno. Jedno.
jedność łączy się w całą. A całość łączy się w jedno. Idziemy z powrotem. Na tablicy. 81 raz. Pierwszy raz. I 80 raz. Pierwszy raz. Drugi raz. I 81 raz. Jeden raz. I 82 raz. Jeden raz. Cztery razy. Napisane jest. Szaman jednością ze wszystkim jest. Kropka. Jest. Kropka. Jest. Kropka. Jest. Kropka. Jest. Kropka. Sama. To jaja. Trochę żeśmy porobili. Możemy schodzić. 80. 58 minut. Trochę my tu byli. Zanim my się przejawili. Razy. Jedność.
80 raz pierwszy raz, 80 raz drugi raz, 81 raz, jeden raz, 82 raz. Jeden raz. Cyfrowanie nie jest proces łatwy. Tak jak nie jest łatwo dwa razy na skrzyczne wejść jednego dnia.
7,5. Że chodzą po skrzyżem 4 wilki.
Chciałby je szaman zobaczyć, żeby się zjednoczyć. Nie wiem, czy i wilki chciałyby się zjednoczyć z szamanem. Dzikie takie są. Obce aż uciekły, mówił Piotr. I coś tam gryznęły chyba. Ale tak szybko kończył, że już nie zdążył powiedzieć. To może je szaman spotka, choć na przestrzeni. Wiecie co? Alby tu jaja. Będzie z nami diabeł podróżował. Na specjalnej szkole, bo w tym roku szkoła specjalna jest. Między drugą a trzecią edycją. Specjalna szkoła. I będzie z nami diabeł podróżował. Bo szaman jednościowy ze wszystkim jest. Ale będą jaja. Będzie z nami diabeł podróżował. Bo szaman jedność ze wszystkim jest. Będzie z nami diabeł podróżował. Bo szaman jedność ze skrzycznym jest. Będzie z nami diabeł podróżował. Bo szaman jedność ze wszystkim jest. Będzie z nami diabeł podróżował. Bo szaman jedność ze wszystkim jest. Ale będą jaja. Jaja z diabłem. Diabeł będzie z nami podróżował. Szaman dochodzi na jaworzynę. Już ciemno się robi. Jeszcze ciemno całkiem nie jest, ale jak przyjdzie przez jaworzynę, to szarówka już. Już było pół godziny od prześlenia dnia. Nie mają w sobie, to muszą świecić.
w chałupie po ciemku siedzisz. Żeby nas noc nie zaskoczył. Ale takie bajki to już trzeba być innym razem. Opowiada. Na dziś to będzie konie. To i tak 3 godziny treści. Lub 2 z kawałkiem. No właśnie, moi mili. Wytrwałem, dziękuję. I już szaman dzisiaj nie będzie tego wszystkiego komentował. Jutro może uda się nadać coś. Bo jutro ważny dzień. Dobrej nocy wam życzę.